Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Świadomi Czterech Łap. Dzisiaj kolejny dzień Kici u nas w domu. Tutaj pokruszyłam sandwicha na małe kawałki rybnego. Ona w ogóle lubi sobie tutaj wskakiwać na parapet i sobie tutaj wyglądać przez okno. Po wczorajszym sprzątaniu bałaganu nie zrobiła. No, wymieniłam jej już dzisiaj piasek w kuwecie, ale tak to tutaj na razie żadnego huraganu nie było. Ona tutaj zaskoczyła właśnie. I dzisiaj mam w planach jechać sobie do miasta, kupić jej tabletkę na odrobaczenie. Też moim psiakom już muszę kupić, bo już powinny właśnie zjeść, bo co jakiś czas im kupuję u weterynarza. No i też muszę chyba kupić podkłady higieniczne, bo to wydaje mi się, że to jest ostatnie, jakie mamy w domu. No bo ja jednak ich nie używam, bo luneczka już się nie załatwia w domu, nawet na maty. Już chyba z 2 lata, ale właśnie jeszcze jakieś tam resztki miałam. No i nie wiem, może jeszcze jej jakieś przysmaczka kupię. Jeśli coś kupię, to na pewno Wam tutaj pokażę w tym vlogu. Lady, siad. Super, proszę, kostka. Mleczko. Obrót. Siad. Proszę bardzo. Piękna. Mini haul zakupowy. Kupiłam dosłownie kilka rzeczy. Najważniejszą rzeczą są tutaj tabletki na odrobaczenie. Ta jest dla Kici, a tutaj dla Lunki i dla Lady. No i tutaj mam karmę. Butchers to jest jedyna karma z dobrym składem, jaką znalazłam w sklepie, a byłam chyba, no nie wiem, w około 8 sklepach różnych. Ale znalazłam tylko taką, zaraz Wam pokażę skład. O, tutaj mamy skład. I jest on, myślę, że bardzo fajny. No, ta karma nie była jakoś mega tania, ale myślę, że może mu posmakować. I tutaj mamy jeszcze podkłady higieniczne z Pepco. One kosztowały 7 zł za 8 sztuk. Jedną matę już mu dałam, ponieważ znowu huragan przyszedł przez jego klatkę. No bo oczywiście kubka była i musiał zakopać ją kocem, matą i wszystkim, co miał pod ręką. Właściwie to musiała. No i ja tak czasami mówię po prostu jako kot. Ale po prostu jest to kotka, ale wiecie, tak... No nie wiem, jakoś tak czasami mówię tak, a czasami tak. Już dostał podwieczorek. Bo on je właśnie tak 4 razy dziennie, tak wcześniej rano, później tak, nie wiem, około 12, jakoś tak o 16, 17 i tak bardziej wieczorem po 20, po 21, coś takiego. Więc dopiero za jakąś godzinkę dostanie ostatnie jedzonko. Dzisiaj kociak przetestuje tą karmę BioFoods z Butcherca. Tak ona wygląda, ma dużo tego sosu. No
chyba mu bardzo smakuje. Muszę przełożyć to na spodek. Osmyślić. Jak widać, to mega, mega jej smakuje. Właśnie przyszła nam paczuszka, którą wygraliśmy na Instagramie w rozdaniu u 4 łapy Hugo. Ja jej jeszcze nie otwierałam. Jestem ciekawa, co tam jest, bo tak prawdę mówiąc to niewiele pamiętam, co tam wygraliśmy, ale naprawdę bardzo się cieszę i właśnie dawno nic nie wygrałam, a teraz nam się udało, także już się biorę za otwieranie. Mamy tutaj dużo pięknych piórek. Na pewno nam się przydadzą dalej do ozdabiania paczek, jakichś od nas konkursów. Naprawdę bardzo ładne. I już widać produkty. Są zabezpieczone jeszcze tutaj, widzę, folią bąbelkową, żeby się nic nie poniszczyło. Okej, tutaj może te piórka gdzieś schowam. Tutaj mamy jeszcze karteczkę z podziękowaniem za wzięcie udziału. Ja bardzo oczywiście dziękuję za to, że miałam możliwość wygrania. I tutaj mamy na początku jeszcze czekoladkę dla mnie. Naprawdę mega lubię te czekolady z Wedla. Tutaj mamy takiego gryzaka. Smaczki z Ulfa, takie kawałki kaczki. Na pewno się przydadzą do treningów, bo pieski je bardzo, bardzo lubią. Tutaj mamy jeszcze takie kabanoski z Alpha Spirit. Dawno ich nie mieliśmy, także fajnie. Tutaj mamy taką piłeczkę z Pet Nova. To będzie dla Lejduśki, bo ona lubi piłki. I tutaj mamy jeszcze puszeczkę z wiejskiej zagrody o smaku kaczki z gruszką. Też psiaki mega lubią, także cieszę się, że dostały. No i tutaj chyba mamy jeszcze kolejną warstwę piórek, także będzie więcej do ozdabiania paczuszek. Tak się prezentują wszystkie nagrody, jakie dostaliśmy i naprawdę bardzo się cieszę. Już tutaj może od razu otworzę dla Lady piłeczkę i zobaczymy, czy będzie się chciała pobawić. Lady, zobacz, co tutaj mam. Zobacz. Zobacz, piłeczkę mam dla ciebie. To jest taka piłeczka
właśnie z takich jakby sznureczków. Jest bardzo twarda, więc myślę, że się szybko nie zniszczy. Lejduśka, zobacz. Lady, zobacz. Hop, zobacz. A super. Mamy już dzisiaj czwartek, kociak jest z nami od soboty. No kto tam jest? Ty jesteś w kamerze? No pewnie. Ja właśnie wróciłam z zakupów, bo byłam w Empiku odebrać książki. No i tutaj kot się bardzo stęsknił. Jak od razu mnie usłyszał, to zaczął miauczyć na cały głos. Tak? No już niedługo będzie czas rozłąki, bo już się tutaj zaczął trochę nudzić, a nie może chodzić za bardzo po całym domu, gdyż po prostu Lunka, no można powiedzieć, że jest po prostu o niego zazdrosna. I byłam właśnie odebrać te dwie książki. To są kontynuacje trylogii Lato. Bardzo mi się spodobała tam ta książka, więc dokupiłam od razu całą resztę. Wziąłam też saszetkę dla kota jedną, ona jest akurat z rybą. No nie ma jakiegoś tam wspaniałego składu, ale nie jest też jakoś najgorszy, bo właśnie mi się karma do niego kończy. No i wziąłam sobie też gąbeczki i czarne długopisy, bo ich nigdy za wiele. Ostatnio też kupowałam, ale wiecie, one się gubią, wypisują. Luneczka już tutaj chodzi po pokoju z kotem. Tak, Luneńko? Jest kotek? Już kotek powoli się przestaje jej bać. No jednak nawet jak chodzi po podłodze, to muszę Luneczkę troszkę przytrzymywać, żeby mu... I ogólnie to dzwoniliśmy już do schroniska. Oni przekierowali nas do gminy i właśnie zadzwoniliśmy, a w gminie nam powiedzieli, żebyśmy wypuścili go na wolność, bo taki kociak sobie poradzi. W schronisku by umarł po drodze w samochodzie albo by po prostu się męczył. Ja też byłam w tym schronisku, no może no wiem, że to nie są idealne warunki dla kota, ale tam naprawdę mają takie wielkie jakby boksy z podłogą, normalnie ogrzewaniem, pełno zabawek, pełno różnych kociaków i właśnie są karmione często. No i no ale trzeba cię wypuścić, prawda? Na wolność, tak jak pan powiedział. I no oczywiście tego nie zrobię. Znajdę mu jakiś dobry domek.
już tutaj szczerze mówiąc, z jednej strony jest naprawdę słodkim kotkiem, ale też mam już go troszkę dosyć, szczerze mówiąc, bo naprawdę już już jest to troszkę męczące życie z takim małym kociakiem, kiedy masz też inne zwierzaki. W szczególności, że na przykład Lady nie lubi kotów i nawet muszę tak robić, żeby po prostu ona się z nim nie spotkała. Luneczka tutaj jest trochę bardzo natarczywa, więc też kociak troszkę się jej czasami boi, ale muszę go socjalizować. Ja już się będę z Wami żegnała, jeżeli filmik Wam się spodobał, to będę bardzo wdzięczna za łapki w górę. No i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!